Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności od tego, kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam w trzeciej części mojej pogadanki poświęconej wojnom kozackim i Ukrainie w XVII już wieku. Zapraszam. Bardzo chciałbym również przeprosić tego youtubera, od którego ukradłem powitanie, ale nie ma lepszego, przykro mi. Drodzy Państwo, ugoda periesławska została zaprzysiężona przez Kozaków i Moskwiecinów 18 stycznia 1654 roku. I podstawowy problem, jaki mamy z tą ugodą, jest taki, że nie mamy oryginału ani nawet odpisów, nie mamy w ogóle tekstu. To znaczy, prawdopodobnie gdzieś w przepastnych archiwach rosyjskich coś takiego się znajduje. Tylko drodzy Państwo, żeby mieć szóstkę w szkole podstawowej, trzeba wykuć na pamięć podręcznik bardziej uproszczony niż ten wykład. Żeby mieć szóstkę w szkole średniej na zdrowy rozum, trzeba by wykuć podręcznik akademicki, takie 500 do 1500 stron na epokę i jesteśmy w domu. Ale historycy profesjonalni pracują na takich kilometrach bieżących dokumentów, które są często w rękopisie, którego czytanie zajmuje cały dzień strona, bo akurat tak ludzie pisali kiedyś, że przeoczenie Czegoś w tych, mówię, dzikich kilometrach bieżących archiwów jest proste, a jeżeli jeszcze do tego dojdzie, może dojść, nie musi, wola polityczna, no to szansa na to, że się tekst nie znajdzie, jest całkiem spora. Wracając do ugody periesłowskiej, historiografia ukraińska i proukraińska przedstawiały ją jako układ równoprawnych podmiotów podczas gdy historiografia rosyjska percepuje ją jako poddanie się Ukrainy pod zwierzchnictwo cara. Co o niej wiemy na pewno? Wiemy, że Kozacy w jakiś tam sposób się poddali pod zwierzchnictwo cara, tylko jak oni to rozumieli? Ponieważ mamy sobie w którymś ze szwedzkich muzeów chorągiew, Hetmana Chmielnickiego, którą Polacy zdobyli pod Beresteczkiem w 1651, a potem ją zdobyli na Polakach Szwedzi. I na tej chorągwi jest napisane Wojsko Zaporowskiej, Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej. Jak widać, nie było dla nich problemem, że byli wojskiem Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, bić Rzeczypospolitą. W tym momencie, czyli. W przypadku bereseczka to raczej być bitym przed, przez Rzeczypospolitą. Więc bardzo możliwe, że poddanie się pod zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza rozumieli podobnie. To znaczy, tak, my się poddamy pod zwierzchnictwo, ale i tak będziemy robić to, co chcemy. Ugoda stwierdzała, iż kozacy wybierają swojego hetmana, ale zdaje się, car miał go zatwierdzać. Więc już swobody elekcji hetmana do końca. Nie mieli, zresztą przed Buntem Chiemelńskiego też teoretycznie nie mieli. Dalej. Ugoda ta w jakiś sposób się odwoływała, jak prawdopodobnie chyba wszystkie ugody zawierane przez kozaków z kimkolwiek w taki czy inny sposób do ugody zborowskiej. Ugoda nie wspominała nic o poddaniu ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarche w Moskwie, ale po tej ugodzie Patriarcha Moskiewski podejmował działania mające na celu podporządkowanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej metropolii w Moskwie. Kolejna sprawa dotycząca ugody periesławskiej, pierwszej ugody periesławskiej, bo potem będzie jeszcze druga, jest taka, że w pewnym momencie Car naciska, czy też Kreml naciska na spisanie ludności Ukrainy, spisanie różnych podatków i powinności uiszczanych przez tą ludność i w końcu nawet egzekucję tych powinności przez urzędników carskich. I tutaj tak naprawdę nie wiemy, czy to od początku były postanowienia ugody prejesławskiej, które po prostu zostały w pewnym momencie, w pewnym momencie car próbował je wyegzekwować, a kozacy podpisali to licząc na to, że tak jak z polskim królem, jedno się podpisze, a wyegzekwuje się może trochę mniej od nich. Czy też CAR zdecydował się jednostronnie, czy też Kreml, bo mówię car, to jednak jest cała administracja wokół tego cara, także czy też Kreml zdecydował się jednostronnie zmienić warunki umowy i niech kozacy się modlą, żeby Kreml dalej jej nie zmienił. W następstwie ugody prejesławskiej do wojny polsko-kozackiej wkracza po stronie kozaków Moskwa. Ponieważ Rzeczypospolita przez 6 lat nie była w stanie poradzić sobie z samymi kozakami, łatwo się domyśleć, że z kozakami i Moskwą nie jest sobie w stanie poradzić tym bardziej. W 1654 roku Rosjanom kapituluje Smoleńsk i drodzy Państwo, Smoleńsk to jest naprawdę forteca niebywała i to jeszcze w czasach dużo późniejszych niż 1654. I Smoleńsk jest taką fortecą nie bez powodu, ponieważ ten, kto kontroluje Smoleńsk, ma z jednej strony otwartą Moskwę, a z drugiej strony otwarte Wilno. Więc zarówno dla bezpieczeństwa Moskwy jest niezbędne posiadać Smoleńsk, jak i dla bezpieczeństwa Wilna, które jest stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli jednego z członów Rzeczypospolitej. I w 1655 roku Rosjanie zajmują Wilno. I zmuszały też ludność Litwy do przysięgi na wierność carowi, ale to jest ciekawe, nie zmuszali do tej, to jest pierwsza taka w historii Polski wymuszona przysięga od zaborcy, można powiedzieć, ale nie zmuszali do niej zbyt gorliwie, to znaczy. Urzędnik Carski wypowiadał słowa przysięgi, a zanim ludzie powtarzali tylko, że z pamiętników wiemy, że pod nosem zazwyczaj powtarzali Ojcze Nasz, który się jest w niebie. A nie tekst przysięgi. W 1655 roku atakują Rzeczypospolitą Szwedzi. I na skutek tego dochodzi do odwrócenia przymierzy. I w 1656 roku dochodzi do triumfu polskiej dyplomacji bezprecedensowego. Bardzo często słyszy się w różnych środowiskach, dlaczego nie uczy się o polskich bohaterach. Otóż Jan Kazimierz Krasiński, który ze strony polskiej prowadził negocjacje w Niemierzy, to jest bohater na miarę dziesiątków rotmistrzów, czy też pułkowników, generałów, innych wojskowych, ponieważ dochodzi do rozejmu z Moskwą i dochodzi do wypowiedzenia przez Moskwę wojny Szwecji. Co Moskwa dostała, że zdecydowała się na taki ruch? Otóż dostała obietnicę wyboru cara lub jego potomka na tron polski jeszcze za życia Jana Kazimierza, ale oczywiście tron miał być objęty dopiero po śmierci Jana Kazimierza. Że polska szlachta będzie oczekiwać, że car lub jego potomek będzie katolikiem, tego wtedy nie wspomniano. I tak jak często się wyzłośliwiam w trakcie tych pogadanek, że kozacy zawierali układy, których nie zamierzali dotrzymywać, tak myślę, że my również nie zamierzaliśmy dotrzymywać tego układu, zwłaszcza, że gdybyśmy go dotrzymali, dostalibyśmy króla, który nie dość, że wygląda o tak, to, że tak wygląda, nie jest takie straszne. To, że wyznaje prawosławie, jest już dużo gorsze, zważywszy na to, że przez 8 lat wojujemy z prawosławnymi. Ale to, że ten król przychodzi wraz z kompletną nieznajomością tego, czym są przywileje szlacheckie, a zarazem wraz z plecami w Moskwie na tyle dobrymi, że on się nie musi uczyć tego, czym są nasze przywileje. On nas może nauczyć tego, czym jest samodzierżawie. Odsyłam Państwa do jakiejkolwiek biografii Piotra Wielkiego albo Iwana Groźnego, żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego my nie chcemy się nauczyć tego, czym jest samodzierżawie. Przy zawieraniu układu w Niemierzy nie było żadnych wysłanników kozackich. Nie dopuszczono kozaków do rozmów polsko-moskiewskich czy też polsko-rosyjskich w Niemierzy. I z punktu widzenia kozaczyzny układanie się przez Kreml z Rzeczypospolitą było zdradą interesów kozaczyzny. Zanim sobie powiemy, co kozacy zrobili w związku z tym, że poczuli się zdradzeni rozejmem moskiewsko-polskim w Niemierzy, musimy sobie powiedzieć trochę o człowieku, który już wtedy współtworzył politykę zagraniczną, a i do pewnego stopnia wewnętrzną państwa kozackiego, o Iwanie bądź też Janie Wychowskim. On bardzo często uchodzi zarówno w historiografii polskiej i polonofilskiej, jak i w historiografii, która bycie przyjacielem Rzeczypospolitej ocenia raczej bądź bardzo negatywnie, za polonofila, za kogoś, kto chciał się układać z Rzeczypospolitą zgoła za agenta wpływu Rzeczypospolitej w kozaczyśnie i uchodzi zupełnie niesłusznie, co myślę, że zdołam wyjaśnić. Iwan Wychowski, bądź też Jan Wychowski, to też w zależności od tego, co o nim myślimy, będziemy używać jednego albo drugiego imienia, to w piękny chwyt psychologiczny. Yy, urodził się około roku 1616 w prawosławnej rodzinie szlacheckiej herbu Abdenk, czyli w zasadzie tego samego herbu co Ojciec jego służył najpierw w metropolicie kijowskiemu Piotrowi Mochyle, potem zaś Adamowi Kisielowi, już wielokrotnie przeze mnie obrażonemu, być może niesłusznie. W latach 30. Iwan pracuje w kancelarii w Łódzku, potem w Kijowie, później jest pisarzem w Kancelarii Wojska Zaporowskiego przy Jacku Szemberku, który jest polskim komisarzem, który ma nadzorować to Wojsko Zaporowskie. Dostaje się do niewoli pod żółtymi wodami i kozacy go sprzedają Tatarom. On kilkakrotnie próbuje uciec. Ucieczka z niewoli tatarskiej jest bardzo ciężka i jemu akurat nie wyszła kilkakrotnie. I wykupuje go z tej niewoli ponoć za konia Bogdan zynobi herbu abdęk. I początkowo Wychowski pełni funkcję osobistego pisarza Chmielnickiego, jako taki podlega Iwanowi Demkowiczowi Krechowieckiemu. Przez pewien czas obaj, zarówno Wychowski, jak i Demkowicz, towarzyszył Chmielnickiemu w różnych ważnych okolicznościach. Jednak już w 1650 pisarzem wojska zaporowskiego zostaje Wychowski. I być może miały na to wpływ pewne, pozornie niewielkie, koneksje rodzinne. Otóż pierwszy Manifest Chmielnickiego, w którym jako pisarz Wojska Zaporowskiego występuje Wychowski, jest oblatowany do akt grodzkich kijowskich przez, jego, przez brata Wychowskiego, a wpisany przez ojca Iwana Wychowskiego, Ostafija Wychowskiego. Więc być może tego rodzaju konekcje miały jakiś wpływ na. Karierę Wychowskiego, ale mogły tutaj też zagrać zupełnie inne czynniki. W 1651, pod nieobecność Mielnickiego Wychowski, zanim też opuścił wojsko, wydaje polecenie fortyfikowania taboru pod Beresteczkiem. I tutaj taki przyczynek do ludzi, którzy oskarżają Wychowskiego o polonofilstwo. Gdyby Wychowski w tym momencie był polonofilem, to pewnie by. Jakoś próbował się ułożyć z Rzeczypospolitą, a w tym momencie ewidentnie tego nie próbuje. W tym momencie mamy tak naprawdę do czynienia z dłum wiratem, Wychowski i śmielnicki. I oni obaj grają z różnymi podmiotami politycznymi w grę tak starą jak polityka, czyli w dobrego i złego policjanta. I tym dobrym policjantem zazwyczaj jest Wychowski. Stąd też w Rzeczypospolitej często jest postrzegany jako no, ten lepszy od tego złego chmiela, ale jest też w ten sam sposób postrzegany w Moskwie. Pierwszy przejaw takiej spolegliwości wychowskiego wobec Moskwy to jest sprawa Tymofieja Ankudinowa. Tymofiej Ankudinow twierdzi, że jest naturalnym synem cara Wasyla Szulskiego, więc w związku z tym Powinien zostać carem, no oczywiście nie podoba się w Moskwie, zwłaszcza carowi Aleksemu Michajłowiczowi. I car, wydaje, car próbuje wymóc na kozaczyźnie, u której przebywa w tym momencie, w 1650 roku, Ankudinów, wydanie Ankudinowa. I Chmielnicki tego zrobić nie chce, za to Wychowski... Deklaruje taką chęć. Z tej chęci nic nie wyszło. AnCudinow pojechał sobie dalej i trafił w ręce moskiewskie dopiero w 1653 roku. Wydali go Anglicy. Ale na tym się bynajmniej spolegliwość Iwana Wychowskiego wobec Kremla nie kończy. On, będąc człowiekiem, przez którego ręce przechodzi większość, jeżeli nie całość, raczej całość. Kozaczkiej istotnej korespondencji dyplomatycznej, często wysyła odpisy, a ponoć nawet oryginały do Moskwy. I z punktu widzenia moskiewskiego, Wychowski jest przez 6 lat mniej więcej bardzo dobrym agentem. Oczywiście, to nie znaczy, że Wychowski nie miał na celu Jakichś interesów swoich, bądź też interesów państwa zaporowskiego, którego politykę współkształtował, tylko że był postrzegany jako swój człowiek także na Kremlu. Otóż nie do końca wiemy, czy przypadkiem informowanie Kremla o przyjmowaniu bądź wyprawianiu poselstw przez Kozaczyznę przypadkiem nie było. Jednym z warunków ugody periosławskiej, której nie mamy. Tym niemniej fakt, że akurat Wychowski informował, i to też nieoficjalnie, to znaczy w instrukcjach rosyjskich mamy napisane, że trzeba mu dawać prezenty, ale dyskretnie, bo nie powinno się wiedzieć, że Wychowski otrzymuje prezenty z Kremla za dokumenty, które przesyła. Co ciekawe, Wychowski potrafił także grać złego policjanta. W 1653 wraz z Chmielnickim oblegają Lwów. Wówczas Chmielnicki gra tego spolegliwego, który by chętnie przyjął okup po raz kolejny, a Wychowski wówczas wali pięścią w stół i mówi, że pokąd szabla kozacka zaszła, tam kozackie panowanie być musi. W każdym razie tak zapisano, że powiedział, z tym jest problem, że nie zawsze ludzie powiedzieli to, co zapisano, że powiedzieli. Ale wracając do kwestii rozejmu w Niemierzy, który dla kozaków był obrazą ze strony moskiewskiej. Co oni z tym robią? Otóż w 6 grudnia 1656 roku zostaje zawarty traktat w Radnot. Jest to, jak często się mówi, Zerowy albo minus pierwszy, tutaj proszę sobie wpisać dowolną liczbę, w zależności od tego, ile według nas było rozbiorów Polski. Rozbiór Rzeczypospolitej. I stronami w tym rozbiorze są Szwecja, Siedmiogród, Brandenburgia, ale także Kozaczyzna Chmielnickiego i Radziwiłowie, Tak naprawdę. I tutaj ciekawa sprawa. Traktat Wradnot popiera. Późniejsza prawa ręka Wykowskiego, Samuel Niemirycz. Jest to Arianin, chociaż przy okazji przeszedł na prawosławie, ale wcześniej był Arianinem. I tutaj taka drobna dygresja. W 1655 roku, kiedy Szwedzi dokonują inwazji Polski, do Karola X Gustawa przechodzi bardzo wiele panów polskich. Tak. Katolików, jak i protestantów. Sęk w tym, że pod wpływem obrony Częstochowy, pod wpływem ślubów lwowskich, pod wpływem wreszcie traktatu Wradno, od którego wszystkie strony są w jakiś sposób niekatolickie, ta wojna zaczyna się, zaczyna ewoluować w powszechnej świadomości w wojnę w obronie katolicyzmu przed niekatolikami. I w związku z tym katolicy w przeciągu roku 1656 mają trochę więcej przyczyn do tego, żeby wrócić do króla Jana Kazimierza i to się w dużej mierze przekłada na późniejsze stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej, zwłaszcza na wygnanie arian, których naprawdę nikt nie lubił, z innymi protestantami włącznie. Zanim sobie powiemy o hetmanacie, Iwana Wychowskiego, należy wspomnieć o stosunkach rodzinnych Bohdana Chmielnickiego. Otóż Chmielnicki posiadał trzech synów. O jednym z nich wiemy tyle, że istniał, nie znamy nawet jego imienia. Inny, Tymofiej, był przez długi czas projektowany na następcę, tylko że w 1653 roku zginął. Wcześniej zresztą został ożeniony z Rozandą Lubulówną, córką gospodara mołdawskiego. I został w 1657 jeden syn Chmielnickiego, Jerzy bądź też Juri, znowu w zależności od tego, jakie skojarzenia chcemy wywołać, jedno i drugie imię jest w pewien sposób poprawne. I Chmielnicki chce, żeby jego syn był jego następcą. I w marcu 1657 roku. Ob organizuje swego rodzaju elekcje vivente hetmane, no bo nie rege, na następcę swojego, którym na mocy tego zostaje no właśnie Jerzy Chmielnicki, który ma wtedy lat 16. Bywali w historii monarchowie, którzy w wieku lat 16 potrafili rządzić, aczkolwiek to jest zawsze podobnie jak z królowymi taki problem, że nawet jeżeli oni albo one potrafią, no to jeżeli jesteś młody i nie masz jeszcze wąsa pod nosem, albo jeżeli jesteś kobietą, musisz udowodnić jeszcze, że potrafisz. Z Chmielnickim młodym nie było tego problemu, bo nie potrafił. Tak więc może też okoliczności, w których miał zostać następcą ojca, były bardzo trudne. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o sytuacji wewnętrznej w państwie kozackim. Otóż rewolucja rzadko kiedy służy temu, żeby spłaszczyć piramidę społeczną, żeby zrobić z niej jakąś taką, nie wiem, mastabę społeczną czy taki niewysoki murek społeczny. Nie. Zazwyczaj chodzi o to, żeby po prostu zmienić skład wierzchołka piramidy społecznej, tego wierzchołka, który tak sobie ładnie sterczy w górę. I powstanie kozackie Chmielnickiego też temu służyło. Pułkownicy kozaccy w tym momencie próbują egzekwować dawne powinności feudalne, co siłą rzeczy nie podoba się Czerni, która po to walczyła z lackimi, katolickimi czy unickimi panami, żeby nie służyć teraz panom kozackim. I napięcie też. Chmielicki przenosi stolicę swojego państwa do Czechrynia i w związku z tym wytwarza się antagonizm pomiędzy zdominowanym przez starszyznę Czechryniem, a Siczą, gdzie dalej dochodzi do głosu i ma duże wpływy, Czernie. W 1658 roku, najpierw 8 lipca, dochodzi do klęski Jerzego Rakociego pod prostkami, która w gruncie rzeczy czyni traktat z Radnot nieaktualnym, aczkolwiek to się z punktu widzenia kozaczyzny nie od razu jeszcze okaże. A w sierpniu umiera Bogdan Chmielnicki. I dochodzi do sytuacji, w której w bardzo trudnych dla Państwa okolicznościach zostaje następcą człowiek młody i nieszczególnie do tego się nadający poza nazwiskiem. Mając na uwadze młody wiek i brak doświadczenia swojego syna, Bogdan Chmielnicki naznaczył mu opiekunów, czy też doradców Tymosza czy też Tymofieja Nosacza, oboźnego generalnego, sędziego generalnego Krechorego, Leśnickiego i oczywiście Iwana Wychowskiego. I dziwnym trafem już we wrześniu 1657 roku zapada decyzja starszyzny o tym, żeby do osiągnięcia pełnoletności przez Jurasia Chmielnickiego hetmanem był Iwan Wychowski. Ta decyzja zdecydowanie nie podoba się Czerni i Siczy. Przeciw Wychowskiemu występuje Martin Puszkar, jeden z dowódców kozackich z najdłuższym stażem. I co więcej, widać, że Puszkar ma plecy w Moskwie. Co więcej, w początkach swojego hetmonatu Wychowski wcale nie próbuje się dogadać z Rzeczypospolitą, tylko kontynuuje, Pomimo klęski Rakociego pod prostkami, która była tak wielką klęską, że Rakocie nie tylko nie jest w stanie stworzyć zagrożenia dla Rzeczypospolitej, ale i sam musi walczyć o władzę w Siedmiogrodzie, mimo wszystko Wychowski próbuje kontynuować ten wcześniej obrany kurs, zawiera Kolejny układ z Gustawem Adolfem obiecuje pomoc Rakocziemu. Z drugiej strony próbuje się dogadać z Hanatem Krymskim, który przypominam, od 1654 roku jest zasadniczo sojusznikiem Rzeczypospolitej. Oczywiście sojusznikiem wynagradzanym w jasyżę, w tym, że jest to Jasyr ze zbuntowanych. Rusinów, a nie z naszych poddanych, więc może jakbyśmy mieli trochę czystsze sumienie niż Mielnicki, który walczy o wyzwolenie ludu ukraińskiego i zarazem płaci niewolnikami z tego ludu. Nie, my walczymy z buntem i płacimy buntownikami, ale Jasyr chyba boli tak samo. Tukowski próbuje się też dogadać z Moskwą, co jednakowoż nie za bardzo wychodzi, bo Moskwa widzi, że jeżeli może wybierać pomiędzy Wychowskim a Puszkarem, to jest w lepszej sytuacji niż gdyby postawiła na Wychowskiego. I to właśnie pcha Iwana Wychowskiego w objęcia Rzeczypospolitej, która z kolei poradziła sobie z zagro zagrożeniem szwedzkim na tyle, że możliwości szwedzkiej projekcji siły, jak to się w polityce fachowo określa, zwłaszcza na południu czy wschodzie Rzeczypospolitej, są już bliskie zeru w tym momencie. I w tej sytuacji rodzi się pomysł ugody Hadziackiej. Otóż tak, najbardziej oczywistym warunkiem każdej ugody polsko-kozackiej jest amnestia, ponieważ siłą rzeczy wojna domowa bez amnestii raczej skończyć się nie może, zwłaszcza jeżeli żadna ze stron nie osiągnęła w niej druzgocącego zwycięstwa nad drugą, a w tym wypadku nie mamy w tym do czynienia. Poza tym mamy szereg warunków. Natury religijno-kulturalnej. Oczywiście zniesienie Unii Brzeskiej i właśnie. Kozacy zażądali zniesienia Unii Brzeskiej w ogóle, to znaczy, żeby Unici albo zostali rzymskimi katolikami, albo prawosławnymi. Ale tego Sejm nie przyjął. Przyjął tylko zakaz nowych fundacji unickich, czyli mówiąc krótko, odcięcie Unitów od finansowania, co siłą rzeczy spowodowałoby wygaszenie Unii, ale stopniowe, powolne i w międzyczasie może by się coś zrobiło, żeby jej nie wygaszać. Co więcej, duchowieństwo prawosławne ma podlegać własnej jurysdykcji, jako iż wcześniej przed rewoltą Chmielnickiego duchowni prawosławni byli tak jak chłopi sądzeni przez panów. No a tutaj mamy postulat osobnego sądownictwa dla duchownych prawosławnych, co siłą rzeczy nadaje im więcej prestiżu i lepiej ich pozycjonuje w społeczeństwie Rzeczypospolitej. Biskupi prawosławni kijowski, łódzki, mścisławski, lwowski i chełmski mają zasiadać w Senacie. W Kijowie i jeszcze w jednym mieście, nigdy nie sprecyzowano, jakie to ma być miasto, mają powstać prawosławne akademie i wszystkie inne szkoły, Wyższe czy też średnie mają być w związku z tym przeniesione z Kijowa i tego jeszcze jednego miasta, gdzie powstanie ta druga prawosławna akademia, przeniesione gdzie indziej. Tutaj chodziło przede wszystkim o konkurencję ze strony Jezuitów. Ale żeby katolików uspokoić, nie mają być w tych akademiach wykładowcami protestanci, jedynie prawosławni. Jest też warunek, a jakże? Przy tym wszelkie napoje, łowy polowe i rzeczne. I insze kozaku, kozaków pożytki według starych zwyczajów przy kozakach wolne zostawać mają. Wiadomo, pamiętamy o tym, że ranił nas monopol propinacyjny, więc się przed tym zabezpieczamy. Ale najważniejsza część ugody chadziackiej dotyczy tego, iż z Rzeczypospolitej dwojga narodów, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstaje Rzeczpospolita Trojga Narodów i trzecim członem jest Księstwo Ruskie, które składa się z trzech województw a jakże Czernichowskiego, Kijowskiego i Bracławskiego. I to księstwo ma mieć własne urzędy, własnego kanclerza, podskarbiego, marszałka, ale najważniejszym urzędnikiem księstwa ruskiego ma być Hetman Kozacki. Hetman Kozacki, który jest dożywotnio mianowany, jest ex officio senatorem, to jest ważne, bo hetmani Koronni albo litewscy, oni byli senatorami, ale byli senatorami z tytułu innych urzędów, które piastowali. A tutaj jest napisane, że Hetman ma być pierwszym senatorem. Co więcej, rejestr kozacki ma być podniesiony do 30 albo nawet do 60. Mamy różne wersje: tysięcy. Koniec końców w rozmowach zdaje się stanęło na 20 tysiącach rejestrów, przynajmniej na razie. I 10 tysiącach wojska regularnego, które również będzie podlegać Hetmanowi Kozackiemu. Także w sensie sądowniczym, ci kozacy i to wojsko podlegają Hetmanowi Kozackiemu, i na teren Księstwa Ruskiego w czasie pokoju nie mają wstępu oddziały koronne ani litewskie. Mają wstęp jedynie w czasie wojny, i jeżeli działania wojenne toczą się na terenie Księstwa Ruskiego, to w trakcie tej wojny podlegają Hetmanowi kozackiemu. Tak więc to, co mówiłem o ugodzie Zborowskiej, no dalej mamy państwo w państwie, tak naprawdę. Tak. Co więcej, tysiąc e, starszyzny szlacheckiej dostanie szlachectwo od ręki, a potem będzie się nobilitować corocznie stu Kozaków. Więc Kozacy masowo w gruncie rzeczy dostają szlachectwo. Stu rocznie, to jest tysiąc. W ciągu 10 lat, a oni się rozmnażają, jeszcze tysiąc na początku, to w niedługim czasie, by tej szlachty z kozaków zrobiło się bardzo wiele. Tutaj trzeba wyraźnie stwierdzić, iż w szczytowym okresie, kiedy tego wojska było chyba nawet trochę więcej niż Rzeczpospolita mogła utrzymać, wojsko Rzeczypospolitej liczyło 60 tysięcy ludzi. Więc jeżeli Hetman kozacki ma mieć pod swoją komendą 10 tysięcy wojska regularnego i co najmniej 20 tysięcy kozaków rejestrowych. to w gruncie rzeczy on rozporządza pierwszą militarną siłą w ramach tego połączonego polsko-litewskiego państwa. To jest bardzo dużo. I co prawda ugoda chadziecka warowała, żeby nie było zasadniczo stosunków dyplomatycznych Hetmana kozackiego z pominięciem Rzeczypospolitej, ale możliwości, jakie otwierała Hetmanowi Wychowskiemu w ramach tego bytu, który projektowała tej Rzeczypospolitej, no trojga już narodów, były olbrzymie, zwłaszcza, że zarazem trzeba myśleć o tym w kontekście alternatyw, jakie miała kozaczyzna. Rzeczpospolita ma to do siebie, że ma dużo mniejsze zdolności do tego, żeby przymusić kozaczyznę do renegocjowania ugody po jej zawarciu, a nawet do wyegzekwowania wszystkich warunków, które teoretycznie ma w niej zagwarantowane. Moskwa ma te możliwości znacznie większe. Tak więc, moim skromnym zdaniem, ugoda hadiacka była dla. Kozaczyznę, absolutnie optymalna. Aczkolwiek percepowano ją jako taką także w Rzeczypospolitej. Zachwycał się nią na przykład Wespazjan Kochowski czy Samuel Twardowski. A poeci wówczas to byli. Ach, poeci byli takimi celebrytami, jakimi już dawno nie są. Otóż ugoda hadziacka teoretycznie zakazywała kozakom prowadzenia niezależnej dyplomacji, tym niemniej. Znalazł się tam punkt, że robimy to nie odejmując nic braterstwu z Hanem. Tak więc istniała jakaś tam furtka nawet w samym tekście ugody hadiackiej. Poza tym, jeżeli na Ukrainie w dobie pokojowej nie, mo, nie może stać wojsko-koronne ani litewskie, Ukraina ma mieć swojego hetmana i kanclerza, to w gruncie rzeczy możliwości manewru dyplomatycznego dla Kozaczyzny, niezależnie od Rzeczypospolitej, pozostawały. Co więcej, jak już wspomniałem, jedynym senatorem prawosławnym w Rzeczypospolitej w 1648 był Adam Kisiel, a tutaj ugoda stanowiła, że nie tylko mamy nowe godności senatorskie w ramach Księstwa Ruskiego, jego kanclerza, marszałka, podskarbiego i tak dalej, ale i mamy zarezerwowane godności senatorskie w województwie kijowskim wyłącznie dla prawosławnych, podczas gdy w pozostałych województwach, Bracławskim i czernichowskiem, będą one alternatą, czyli na przemian, raz prawosławny, raz katolik, raz prawosławny, raz katolik, więc w ten sposób prawosławni mają zagwarantowane miejsca w Senacie, oprócz oczywiście tych dla biskupów prawosławnych. Tak więc jest to naprawdę wielki sukces Iwana Wychowskiego. Zanim to Ratyfikuje z pewnymi zmianami, jak już wspomnieliśmy. Tam trochę próbowano uratować Unię, trochę się targowano o rejestr. No tym niemniej zasadniczo ugoda jest ratyfikowana przez Sejm. Problem w tym, że Rzeczpospolita ma zmartwienie w postaci Szweda, który co prawda w 1658 już roku nie jest takim zagrożeniem, jak był dwa lata wcześniej, ale jednak dalej staramy się odzyskać Toruń, odzyskać możliwość spławu Wisłą, zawrzeć z tym Szwedem pokój, więc znowu, tak jak mieliśmy to w czasach Dymitra Bajdy Wiśniowieckiego, Rzeczpospolita jest skupiona na flance północnej, podczas gdy Kozacy zawierają tą ugodę, licząc na to, że Rzeczpospolita wesprze ich przeciwko Moskwie. W związku z tym, że Rzeczpospolita ich przeciwko Moskwie nie wspiera, to próbują się dogadać na własną rękę z Hanatem Krymskim i ogólnie nie porzucają samodzielnej dyplomacji. I w tej sytuacji dochodzi 8 lipca 1659 roku do bitwy pod Konotopem bitwy, w której z jednej strony mamy kozaków, tatarów i bardzo symbolicznie wojska Rzeczypospolitej. A z drugiej strony Moskwicinów to jest bitwa wygrana przez koalicję, naszą, piękną. Tym niemniej pod koniec 1659 roku wybucha bunt przeciwko Wychowskiemu, bunt głównie Czerni, wspieranej przez niektórych pułkowników, m.in. Tymosza Ciure i Wesyla Złotarenkę. Oczywiście bunt jest inspirowany przez Moskwę, jak żeby inaczej i buława zostaje Wychowskiemu odebrana, on sam ucieka do Rzeczypospolitej. Wychowski ucieka do Rzeczypospolitej, tam mu w jakiś sposób nadają bar, ale nie doczytałem się w literaturze przedmiotu, czy mu nadano starostwo, czy kasztelanie, czy coś innego. Zaś starszyzna kozacka wybiera nowym hetmanem, poniekąd starego hetmana, czyli Jurija Chmielnickiego. I Chmielnicki jako sojusznik mostiewski zostaje pobity przez Rzeczypospolitą w 1660 roku w bitwie pod Cudnowem przez Hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. I po bitwie pod Cudnowem, czy też w zasadzie w trakcie, zostaje podyktowana Ugoda Cudnowska, która jest bardziej dla Rzeczypospolitej korzystną wersją Ugody radzieckiej. Co z niej wylatuje? Wylatują z niej przede wszystkim wzmianki o Księstwie Ruskim jako trzecim. Słonie Rzeczypospolitej, tym niemniej dwór myśli, żeby to może nawet w duchu bardziej korzystnym dla kozaczyzny renegocjować, ponieważ szuka wsparcia kozaczyzny w walce o przeforsowanie elekcji w której głównym oponentem jest skądinąd zwycięzca spod Cudnowa Jerzy Sebastian Lubomirski. Tym niemniej Chmielnicki już w tym momencie nie panuje nad całą kozaczyzną. Na lewym brzegu Dniepru mamy, jaki ma Somko. I w tym momencie w gruncie rzeczy w ogóle kończy się Zjednoczona Kozaczyzna. Od tego momentu na lewym brzegu będą zasadniczo rozdawać karty Moskwicini, zaś. Prawy brzeg będzie do pewnego stopnia domeną wpływu Rzeczypospolitej, ale też nie do końca, ponieważ Chmiński zastąpił na prawym brzegu Paweł Tetera, który jest lojalny wobec Rzeczypospolitej. Przy okazji doprowadził do rozstrzelania za konszachty z turkami Iwana Wychowskiego i jest bardzo prawdopodobne, że te konszachty naprawdę miały miejsce. Tak, znowu przyczynek do domniemanej polonofilii Wychowskiego. Duchowski patrzył na swoje, albo też kozaczyzny interesa, a nie na miłość do Rzeczypospolitej. No więc Tetera zostaje hetmanem, jego obala Stefan opara, opary obala i odsyła go do Rzeczypospolitej Piotr Doroszenko. Sęk w tym, że w pewnym momencie Rzeczypospolita zaczyna się dogadywać z Moskwą po 20 latach wojen zaczyna się klarować rodzaj w Andruszowie, i w tym momencie Doroszenko zwraca się ku Turcji. I dalsza historia Kozaczyzny w XVII wieku, której już bliżej tutaj nie nakreślę, to jest walka o wpływy pomiędzy Turcją, Rzeczypospolitą i Moskwą. Z tym, że Moskwa jest na lewym brzegu Dniepru. Też wpływy rosyjskie są na lewym brzegu Dniepru, a na prawym walczą ze sobą o wpływy na kozaczyznę Porta Otomańska i Rzeczpospolita. Tym niemniej też w tym momencie kozaczyzna jest już trochę cieniem samej siebie. Mówi się często o tym iż po śmierci Bogdana Chmielnickiego albo po fiasku ugody Chadiackiej mamy do czynienia z okresem tak zwanej ruiny. I ten okres ruiny wynika nie tylko z tego, że Kozaczyzna jest podzielona, ale także z tego, że Kozaczyzna wzięła się trochę z niezadowolenia z powodu pańszczyzny na Ukrainie. W sytuacji, w której Ukraina jest przez 20 lat bardzo intensywnie pustoszona przez różne armie, i ludzie są wywożeni w jakiś hurtem, no to siłą rzeczy baza demograficzna, na której opiera się kozaczyzna też topnieje i ta kozaczyzna już po prostu mniej znaczy. Z drugiej strony ja nie wspomniałem i prawie nie wspomnę, ale warto tak w ramach epilogu dodać, nie tylko my, Rzeczypospolita, mieliśmy swoją kozaczyznę. Kozaków dońskich mają również Rosjanie, czy też ma również państwo moskiewskie, i pomiędzy Kozakami Dońskimi a Naddnieprzańskimi istnieje jakiegoś rodzaju porozumienie. Oni też po prostu są do siebie podobni w sensie trybu życia. I pokój z Rosją, a w zasadzie rozejm Wandruszowia z Rosją, w dużej mierze był podyktowany tym, że Moskwa zaczyna mieć problemy ze swoimi kozakami, konkretniej ze znanym nam, być może, jeżeli kiedyś graliśmy w grę pod tytułem Kozacy, z Stjepanem Razinem. I podobną sytuację będziemy mieli prawie 100 lat później, kiedy wybucha ostatni w zasadzie zryw kozaków ukraińskich przeciw Rzeczypospolitej, tak zwana Koliszczyzna w trakcie Konfederacji Barskiej i w trakcie tej samej konfederacji wybuchnie ostatni zryw kozaczyzny przeciwko Moskwie, powstanie Emiliana Pugaczowa. Więc, jakby to ująć, to nie jest tylko tak, że Rosja czy też Moskwa za pomocą kozaczyzny szkodziła Polsce, był, był to miecz z punktu widzenia Kremla obosieczny. Jeżeli podburzamy Kozaków przeciw Rzeczypospolitej, to jest to pożar, od którego może się też zająć nasza własna chata. I to by już było na tyle. Można by za Sienkiewiczem powiedzieć, że wojny trwały długo, opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. W 1772 roku mamy. Rozbiór polski. Mniej więcej w tym samym czasie mamy ograniczenie autonomii siczy zaporowskiej. To tyle. Jest oczywiście w tym moim wykładzie bardzo wiele uproszczeń, ale w tak krótkim czasie nie da się tych uproszczeń uniknąć, zwłaszcza jeżeli człowiek nie poświęcił całego życia na czytanie źródeł dotyczących kozaczysty. Dziękuję Państwu.